Witam Was dziś w ostatnią niedzielę wakacji. Już jutro powrócą nauczyciele i uczniowie do swoich szkół, a my dziś chcemy cofnąć się 2 miesiące wstecz, do początku lipca, do wyjątkowego miejsca, jakim jest Dzięgielów. Posłuchajcie słowa, które chciałem Wam dziś przeczytać. Zapisane są w pierwszym liście apostoła Pawła do Tesaloniczan. Zawsze dziękujemy Bogu za Was wszystkich, gdy nieustannie wspominamy o Was w modlitwach. Przed naszym Bogiem i Ojcem pamiętamy o Waszym dziele wiary, niestrudzonej miłości i wytrwałej nadziei w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia umiłowani przez Boga, o wybraniu Was, gdyż nasze głoszenie Ewangelii dokonało się wśród nas nie tylko przez samo Słowo, ale także i w mocy i Duchu Świętym i wielkiej pełni. Przecież wiecie, jacy staliśmy się dla Was wśród Was. Wy też staliście się naśladowcami naszymi i Pana, gdy przyjęliście Słowo wśród wielkiego ucisku, z radością w Duchu Świętym. Dlatego też staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Dzięki Wam bowiem Słowo Pana rozbrzmiewało nie tylko w Macedonii i Achai, ale też w każdym miejscu stała się jawna Wasza wiara w Boga. Tak, iż nie mamy potrzeby mówienia czegokolwiek. Oni sami przecież oznajmiają o tym, w jaki sposób przyjęliście nas i jak odwróciliście się od bożków do Boga, aby służyć Bogu żyjącemu i prawdziwemu i aby oczekiwać z nieba Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który chroni nas przed nadchodzącym gniewem. Przed chwilą ci wszyscy ludzie, których tu widzicie, usłyszeli poselstwo, usłyszeli Słowo Boże w mocy Ducha Świętego i z tym Słowem wyruszyli w świat. Wyruszali w świat, aby ten świat zmieniać. Wszędzie tam, gdzie zostali posłani do swojej służby, do swoich domów, wszędzie tam, gdzie mieszkają, gdzie pójdą do szkół, do swoich zakładów pracy. My dziś, 2 miesiące później, możemy się zastanawiać, jaki efekt przyniosło to zasiane Słowo Boże w ich sercach. Jak teraz to Słowo kiełkuje, jak rośnie i co z tym Słowem się wydarzy i jakie zyski z tego Słowa dla tych wszystkich ludzi, dla całej społeczności, gdzie żyją, będą przyniesione. Apostoł tak samo zastanawiał się, pisząc do zborów Tesaloniczan, co się tam teraz dzieje, jakie wydarzenia mają miejsce, jakie Słowo, które oni przynieśli, teraz tam kiełkuje i wzrasta. My dziś wierzymy, że to Słowo, które tu zostało zasiane, to Słowo, które siane jest w naszych kościołach, będzie przynosiło bardzo wiele dobrego dla wszystkich ludzi, dla całego świata, bo jest głoszone w mocy i sile Ducha Świętego. Dlatego, tak jak mówi apostoł, skoro przyjęliście nas, odwróciliście się od bożków do Boga, po to, aby służyć żyjącemu i prawdziwemu Bogu i oczekiwać z niebios Jego Syna, Jezusa Chrystusa, On będzie was chronił. Ci, którzy przyszli do Boga i usłyszeli Jego głos, dziś mogą z radością dalej służyć. Dlatego módlmy się o wszystkich, tych, którzy są w Kościele i tych, którzy jeszcze są poza Kościołem, aby mogli odnaleźć żyjącego Boga, prawdziwego, Jezusa Chrystusa i razem z Nim iść przez życie.